Czy wierzysz w Boga? Nie. Bo jeśli wierzysz w Boga, to chcę ci powiedzieć, że to ci nic nie da. Jeśli wierzysz, że Bóg jest, to totalnie nic ci nie daje. Dopóki nie uwierzysz Bogu w to, co Bóg mówi, nic ci to nie da. To, że obchodzisz święta, czy zapytałeś siebie sam, kim jest dla ciebie Jezus? Co to w ogóle jest? Kim jest dla ciebie Jezus? Kim w ogóle jest Bóg dla ciebie? Czy zapytałeś siebie kiedyś, czy realnie w ogóle żyjesz z tym Bogiem? Czy kiedy siadasz do stołu na Wigilię, to nie jest tylko szopka, którą odgrywasz z rodziną i udajecie, że wszystko jest w porządku? Czy twoje życie w ogóle wygląda tak, jak mówił Bóg? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Bóg nie wysłuchuje twoich modlitw, kiedy zwracasz się do Niego tylko wtedy, kiedy jest ci źle? Chciałabym wam powiedzieć, że jeżeli chcesz spotkać Boga, to musisz do Niego zawołać. Dopóki do Niego nie zawołasz i nie powiesz do Niego: Boże, ja chcę cię realnie spotkać, tylko będziesz do Niego wołał: Boże, pomóż mi, kiedy będzie ci źle, a na co dzień o Nim nawet nie pamiętasz, to nic ci to nie da. Dopóki realnie nie otworzysz swojego serca na to, że chcesz poznać Boga, będziesz dalej żył bez Niego, bo skonfrontujesz się w swoim sercu, czy żyjesz z Nim, czy bez Niego. Wtedy powiesz sam przed sobą, że Go nie znasz. Kiedy umrzesz, staniesz przed Bogiem i powiesz: Boże, wierzyłem w Ciebie, ale co to ci daje, to, że wierzysz w Boga? Demony też wierzą w Boga, bo Bóg jest, czy w Niego wierzysz, czy nie. Ale kiedy ty w ogóle zaufasz, że to, co zrobił Jezus, jest prawdą, że Jezus przyszedł na ten świat po to, żeby cię uwolnić, po to, żeby cię zbawić, żebyś mógł żyć prawdziwym życiem, żebyś mógł być wolny od każdej choroby i każdego zniewolenia, wtedy zostaniesz zbawiony. Wystarczy, że po prostu przyjdziesz przed Boga, staniesz przed Nim sam i zawołasz do Niego, że chcesz Go poznać i że Go potrzebujesz. Kiedy zdasz sobie sprawę, że tak naprawdę to wcale nie jesteś takim dobrym człowiekiem. A jeśli myślisz, że jesteś dobrym człowiekiem, to chcę cię wyprowadzić z błędu, bo żaden człowiek nie jest wystarczająco dobry. I sam o tym wiesz. Sam dobrze wiesz, jaki jesteś w swoim sercu. Znasz każde swoje motywy. Więc nie jesteś idealny i nigdy nie będziesz. Ale Bóg wykonał swój krok do ciebie i przyszedł na ten świat, żeby cię wykupić. Żebyś został zbawiony z miłości, bo Bóg jest miłością. Jeżeli nie wierzysz w Boga, tylko wierzysz w wszechświat, to chciałabym ci powiedzieć, że ten wszechświat ma imię i ma na imię Jezus, bo jest tylko jeden Bóg. Tylko jeden Bóg, nie ma żadnego Buddy, nie ma żadnych innych bogów, jest tylko Jezus. I do Niego zawołaj i gwarantuję ci, że On ci odpowie. Ja tak zrobiłam 7 lat temu. Zawołałam do Boga i powiedziałam: Boże, nie znam Cię. Wiele o Tobie słyszałam, ale realnie Cię nie znam. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. I zawołałam do Niego, że chcę Cię poznać, bo wiem, że Ty jesteś jedynym moim ratunkiem. Wiecie, ja nie miałam kolorowego życia. Od dziecka miałam myśli samobójcze. Wychowałam się w rodzinie, można powiedzieć, patologicznej. Bo ojciec był alkoholikiem, a moja mama miała problemy ze sobą psychiczne. I tak naprawdę nie miałam ani jednego, ani drugiego rodzica. I wychowywałam się sama, w sumie z babcią. I kiedy naprawdę już moje życie wyglądało bardzo źle, ja wtedy do Niego zawołałam. Bo wiedziałam, że to jest moja jedyna nadzieja, mój ostatni ratunek. I powiem wam, że się nie zawiodłam. Ponieważ Bóg realnie jest. I ja wtedy się z Nim spotkałam, w swoim pokoju. Bo zdałam sobie sprawę, że nie jestem dobrym człowiekiem, chociaż za takiego się miałam. I że to ludzie mnie krzywdzą, a ja ich nie krzywdzę, ale to była tylko obłuda. Tak naprawdę w swoim sercu też nie byłam dobra. Miałam wiele egoistycznych podejść do ludzi. I spokutowałam z tego. Narodziłam się wtedy na nowo i każdy z was, jeżeli nie narodzi się na nowo, pójdzie do piekła. Bo kiedy staniesz przed Bogiem, nie będziesz miał nic. Spłoną wszystkie twoje dobre uczynki, bo Bóg na nie nie patrzy. Bóg patrzy tylko na to, czy Go szukałeś za życia. Czy Go realnie szukałeś, czy zrobiłeś w Jego stronę krok. Bo On zrobił już krok w swoją stronę. Jeżeli ty nie zrobisz kroku w Jego stronę, to żebyś był najlepszym człowiekiem i robił najlepsze rzeczy na świecie, to i tak nie będziesz miał nic na swoją obronę. Bo tylko Jezus jest w stanie cię obronić.
Tylko Jezus jest w stanie przykryć Cię w ogóle swoją miłością. Bo tylko On był w stanie w ogóle być idealnym człowiekiem, który nigdy nie zgrzeszył, nigdy nie zrobił nic złego. I przelał swoją krew za Ciebie. I to nie jest żadna religijna bajka, tylko taka jest prawda, że Bóg zszedł na ziemię, żebyś został zbawiony. Bóg sam zszedł na ziemię, żeby Cię uratować za to, co zrobiłeś i za to, co jeszcze zrobisz. Każdy Twój grzech został przebaczony. Każdy. Nieważne, czy jesteś potencjalnie dobry, czy jesteś prostytutką, czy w ogóle, nie wiem, zabiłeś człowieka, to jest nieistotne w oczach Boga. Jest istotne tylko to, czy Go szukałeś. Tylko to, czy Go szukałeś, czy do Niego przyszedłeś, czy do Niego zawołałeś. Boże, chcę Cię poznać. Boże, bez Ciebie jestem niczym. Bo prawda jest taka, że bez Boga jesteśmy niczym. Bo Bóg nadaje sens w ogóle człowiekowi. Tylko Bóg jest w stanie wypełnić Twoją wewnętrzną pustkę. Tylko Bóg jest w stanie Cię uleczyć. Nie polegaj na sobie. Nie myśl, że kiedy staniesz kiedyś przed Bogiem, to powiesz Mu: Boże, przecież byłem dobry. Przecież wszystko robiłem tak, jak trzeba. Przecież wierzyłem, że jesteś i obchodziłem różne rytuały. Boga nie obchodzą Twoje rytuały. Boga nie obchodzą żadne religijne rytuały. Boga obchodzi tylko Twoje serce. I czy chciałeś w ogóle oddać Mu swoje życie? Bo jeżeli Ty się nie przyznasz do Boga, chociaż w Niego wierzysz, to Bóg potem nie przyzna się do Ciebie. Bóg nie przyzna się do Ciebie, jeśli Ty się do Niego nie przyznasz. On zrobił już krok w Twoją stronę. Wybierz życie. Bóg jest życiem. Bóg jest miłością. Stoję tutaj przed Wami, dlatego że chcę, żebyście Wy też doświadczyli tego, co ja doświadczyłam. A doświadczyłam zmiany życia. Doświadczyłam prawdziwej miłości. I każdy z Was może to mieć. Nie musisz być samotny. Nie musisz siedzieć w depresji. Nie musisz mieć schizofrenii. Nie musisz mieć raka. Możesz dzisiaj być z tego uwolniony i uzdrowiony. Możesz przyjść tutaj na to miejsce i położymy na Ciebie ręce, tak jak mówi Biblia, i zostaniesz uzdrowiony z każdej swojej choroby czy niemocy. Możesz żyć pełnią życia i być naprawdę szczęśliwy. Zrób dzisiaj ten krok. Przyjdź do Boga. A nawet jeśli nie wierzysz do końca, czy Bóg jest, to przyjdź i sprawdź. Zawołaj do Niego, powiedz: Boże, jeśli jesteś, to chcę Cię poznać. Zacznij szukać, a na pewno znajdziesz.